Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Cyberpunka. Dzisiaj będzie akcja powiem dokładnie. Jest to te zadanie, czyli od Takemury. Będziemy zajmować się paradą. No zobaczymy, jak mi w ogóle pójdzie, ale mam nadzieję, że ok. Więc zapraszam do oglądania. Bez windy wyłączone. Okej. Okay. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze wydanie zaczynamy od wiadomości lokalnych. Wielkimi krokami zbliżają się obchody upamiętniające 54. rocznicę wybuchu. Przypomnijmy, w 2023 roku w głównej siedzibie korporacji Arasaka w Night City doszło do tragicznej w skutkach... Otrzymał obciążenie? No dobra, zanim jeszcze, to ja jednej rzeczy powinienem sobie przygotować, a mianowicie wytwarzanie, amunicję. O ile będę mógł oczywiście, dobra, tu mogę. Uderzam, że tylko to będę mógł. Potwierdź. Tu nie mogę, tu nie mogę, a oczywiście. Parada zaraz się zacznie. Też chcę to zobaczyć. W samą porę. Ten tragiczny akt terroru. Takemura. Jeśli chcesz skoczyć, pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście. To nie jest śmieszne. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki na dane od Wakako. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda snajperów. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę. Ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepsze. Zwrócisz czymś ich uwagę. Banki po złodzieju. Brzmi niebezpiecznie? Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako-samą. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Poczekaj. Gdyby się nie udało, mamy jakiś plan awaryjny? Zastanów się. Zostałem oskarżony o zdradę Arasaki. Za chwilę spróbuję dostać się do siostry CEO. Powiem bez ogródek. Nie przewiduję żadnych planów awaryjnych. Ten musi się udać. Musiałem zrobić. Wii, nie marnujmy czasu.
Mam nadzieję, że będzie dźwięk, bo inaczej będzie kłopot. Dobra. Okej, jestem gotowy. Pytanie, czy ty jesteś? Przecież opracowałem ten plan. I wciąż uparcie pomijasz w nim swojego kumpla Odę. No da co, człowiek honoru. Nie podniesie na mnie ręki. Do momentu, w którym nie spadniesz Hanako na kark. To prawda. W takich momentach honor schodzi na drugi plan. Zwycięża instynkt i szybkość. No i? Więc mam nadzieję, że wciąż jestem od niego szybszy. Uważaj na siebie. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanako-san. Dobra, umiesz szkodliwy snajper. Okej, to idziemy. Przepraszam bardzo was. Możemy po kolei chyba ich eliminować. Po broni to snajperskiej to ja chyba nie posiadam. Droga jest utorowana. Proszę, dychotomia mas celebrujących korporacyjną kulturę w kierunku. Chodź, powinniśmy wracać do środka. Zobaczymy, jak wszystko wyjdzie. Masz go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Okej, zajdę go. Nie, chyba to jest zbędny na razie. Możesz. Zajść. Dobra, ryzyk. Jak ja mam tam kuźwa dojść? No. Takemura, ściągnąłem tego bliższego. Teraz wskocz na balkon obok zielonego neonu i wejdź do Winciszy. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. Ja? Pierdolcie się wszyscy! Oszalałaś? Toma i nawet nie wydali ciała, a bez ciała nie ma odszkodowania. Dostań się do drugiego snajpera, tak? Balkon 20. Coś ważnego. To Oda. Rozmawia z kimś na łączach. Podpinam cię, posłuchamy razem. Powtarzam, zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hanako same w ogóle nie powinno tu być. Kwestionujesz rozkazy Yorinobu? Rób, co ciebie należy. Przyjąłem. Bez odbioru. Tak jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj. Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. No dobra, teraz... W jaki sposób ja mam się gdzieś dostać? Momencik.
klejnuje się plotki elegancji. Dobra, niech będzie, wezmę. Boję się, że ja coś tu zduczę. Dobra, tam widzę jest 50 metrów. Tylko, że ja tu nic nie widzę. Dobra. Pojedźmy jeszcze wyżej. 21. Ja wiem, kim był ten drugi. Pierdolony Adam Smasher. Spokojnie. Na pewno. Ten głos rozpoznam wszędzie. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. No dobrze, nam. Bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Dostań się do drugiego snipera. Aha, dobra, porozumiewać z Johnem opcjonalne. Kuźwa, no chciałbym z nim porozumiewać, tylko że on gadać nie chce, do jasnej cholery. Dobra, idę tam. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz życie. Wszystkie frakcje wysłały swoje ludzi. Okej. Co tu mamy? Sonety. Co? Podejrzewam, że trzeba iść tu. Że mi w dół iść. Że co? Tam jest jeden. Dostań się do drugiego snajpera. Gdzie ten drugi snajper jest do licha jasnego? Tam jest jeden. Aha. Gdzieś był na... Dobra, ja idę mimo wszystko. Coś słabo ten mostek wygląda. Jesteś pewien, że ta Kamura nie chce cię zabić? No słabo wygląda, to fakt. Kurwa, prawie spadłem! Ja pierdzielę. Nie zwracaj na siebie uwagi. A nie mówiłem? No i co mam zrobić? Przeskoczyć? Ja pierdzielę. Serio? Zjebałem się. Będzie zabawa. Mam nadzieję, że od tamtego miejsca jest ten. Puści. No, czytuj się. Coś słabo ten mostek wygląda. Ta, widzę. Jesteś pewien, że ta Kamura nie chce cię zabić? Nie zwracaj na siebie uwagi. Ła. A nie mówiłem? Dobra. Udało się. Ho! To jest przydatny jakiś. Fajnie, nie ma drabiny. Saburo Arasaka, pilot trzeciej eskadry, wstąpił się do szantu. Musisz się jakoś opuścić na dół, tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. Coś ty nie powiesz. Nie kieruj się. Aha. To są drony. Serio? Zbrodni wymierzonej w ofiarę wydały przez nas wartość.
podobnie jak 50 lat temu, Arasaka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniej. A Night City jest tego naocznym świadkiem. To się dzieje tu. Spierdzielaj, dronie. Dobra. Nie, na jeden ja dobrze idę. Spieprzaj. Cisza to wygaszony płomień. Jeszcze mam iść na dół? Iść, tak. 3 marca 1942 roku zdobył niemiecki miesiąc po stracie na śliwca nad zatoką Guadalcanal. Saburo Arasaka, pilot 3 eskadry w stopniu sierżanta. 20 metrów, 15. Zajął największego koncernu zbrojeniowego w historii. Żołnierz, przedsiębiorca, wizjoner. A jeden z dwójce jest tam. Członków rodziny i partnerów biznesowych. Kieruje je do jego przeciwników. I nieprzypadkowo robi to właśnie tutaj, w tym mieście. 50 lat temu w Najcyli nasi wrogowie nie pierwszy raz ujawnili swoje oblicze. Tchórzliwy akt. Jeszcze parę metrów i snajper jest dwóch. Pracowników Arasaka Corporation, obywateli tego miasta. Arasaka Tower. A jednak. A jednak wciąż. Ja mam tutaj na spokojnie zejść. Niedawno mój ojciec padł ofiarą równie tchórzliwej zbrodni. Zbrodni wymierzonej w świat podzielanych przez nas wartości. Podobnie jak 50 lat temu, Arasaka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniejsze. A Night City jest tego na mocny świat. To lecimy. Siedział. Czekajcie, czy ja tu jestem w stanie czymś odbić uwagę? W sumie to można powiedzieć, że idiota. Jak to się mówi? Cel zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć. No dobra, dalej. W pomieszczeniu znajdziesz drzwi prowadzące na klatę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszy. W kontakcie. Dobra, najpierw to jeszcze sobie obmówimy się. Co jest? To znowu Oda, posłuchaj. Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa. Trzymaj ją w totem. Arasaka potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego szefa, co jest dla niego ważniejsze. Wizerunek czy życie siostry? Sytuacja jest pod kontrolą. Bez odbioru. Słyszałeś? Chyba się połapali. Musimy się śpieszyć. Tchórzliwy akt terroru pochłonął 4000. Musimy się śpieszyć, powiadasz? No dobra, zobaczymy. Ja niczego. Tylko pogarsza swoją sytuację. Nie obiecuję, że wszystko pójdzie tak jak trzeba. Niedawno mój ojciec padł ofiarą równie tchórzliwej zbrodni. Zbrodni wymierzonej w świat podzielanych przez nas wartości. I podobnie jak 50 lat temu, Arasaka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniejsze. A najpierw jest naocznym światem. To się dzieje tu. Podłącz mi się, zobaczę, co tu się da. Czy to tylko będzie. Tak, to będzie chyba tylko i wyłącznie to. 7A, BD, E9. 7A. BD, E9. Nie ma. To raczej nie od tego zaczniemy. BD, E9. Jest. 7A jest. To. 7ABD jest, ale tu nie mam E9. Dobra, to
bo nikt z nas nie będzie milczeć. Lecimy dalej. Milczenie nie jest. Cisza to wygaszony płon. Powolutku, nie śpiesząc się. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. A jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. Na razie to ja ich będę smażył. W takiej formie. Po tym powiadasz. Ojojoj, a co to tak mnie... Możesz spróbować się wspiąć po tych rurach. Wyglądają nawet, że małe. Po rurach powiadasz, tak? Znalazłem jakąś klatkę, co prawda. Może jej ona pomoże. Gdzie on jest, ten gość? Jeszcze wyżej? O, matko jedyna. A, on jest tam aż. Jak to musi wyprawiać tędy? Platformy jakieś tu mamy przy okazji. Jest. Mnie zauważyli. Chyba kotek mnie dojrzał, coś czuję. No cóż, będzie większa zabawa. Bo. Kontakt w drogę! Dostać, jak rozumiem. W normalnych warunkach to podejrzewam, że już dawno by wszyscy byli poinformowani i stawieni na nogi. To nie by mnie zobaczyło. Że ja mam tutaj skakać. Już nie, zaraz, studenty mam iść. Tę kładkę patroluje strzelc. Wo, a co to było? Widzę. Bardzo dobrze. Wciąż mamy tu jeden problem. To znaczy? Ta letra energii.
pozbyć, bo inaczej nie uda nam się przejąć platformy. Zaszyła się w nieukończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera. Okej, idę po nią. No dobra, to idziemy. Za wiele się nie będę tutaj może odzywał. Bo się chcę skupić troszeczkę na akcji. Ja. Dobra, musimy zjechać na piętro 21. Jakie ładne hologramy. Ten hologram może nam tylko popsuć całe szyki. Teraz mi odwracam jej uwagę. Tryb sojuszniczy odbić uwagę. Wydnij ją z sieci. Zrób sobie przerwę. Kurwa! O kurwa. Wiedziałem, że tak będzie. Ostrzegałem cię. Trzymaj dystans, nie wchodź w zasięg kostka, bo cię posiada na tata. O la 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 la. Trzeba było. A właśnie tak! Jeszcze gdzie on jest. Czas na regenerację mojej energii. No, gdzie on jest? Pokaż się. Yeah.
Dobra, on ma tyle energii, on się odwraca. Czy ja dobrze to widzę? Nie wiem, czy te kamery mają jakieś znaczenie dla niego, czy też nie. Zapłacisz za to. Ale spróbujmy. Jak on będzie znowu miał pełno życia. Procent życia ma pójść. Płacę za to. Śmiało. Chyba już mu wystarczy. Nie mam czasu, to drugiego obowiązku.
pokonaj Ode, tak? Kurwa, tylko że ja... mi się broń wyskoczyła. Jak sytuacja? Ja... udało mi się. Oda-san, nie żyje? Oddycha. Jeszcze. Wow. I proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. Kontynuujemy, tylko że ja chcę jeszcze jedną rzecz zrobić, mianowicie wytworzyć sobie, bo tyle amunicji straciłem. Wytwórz. Potwierdź. Tutaj już nic więcej, prawda? To wasze pieprzone poczucie honoru. No dobra. Ale masz dzisiaj trochę szczęścia. Możesz podziękować Takemurze. Okej, udało się. Jestem w systemie. Hanako jest w środku. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. Naze to matanda. Higienda to keikoku saretano. Oda tomo renaku ga torenai shi. Nani ka hen da wa. Paredo chuushi sureba. 弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでも音を様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この店物ではみんなに役割がある。みちこは文句言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。 兄さん。やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。竹村、システム zablokowany. Teraz albo nigdy. お父様。 花子様。 あなたは? お許しを。 どうか話だけでもお聞きください。 サブロ様は父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロ様の死について真実を明かすことは花子様無礼を働きたくありません。しかし、ウチェカイディ。クファクファクファ。殺されるよ。そこで zrobił teraz dopiero mamy przejebane. Chciałem się zabić. Przecież trzymać na krótkiej smyczy. Spierdalajmy i to szybko. Uciekać. Co to było? Wszyscy na ziemię! Pierdol się, to naruszenie swobód obywateli! A? Jesteśmy. ulica. Chwilowo tak. Coś ty kurwa odwali. Nie ma czasu na wyjaśnienie. Musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro mieszkania w Centrum. Zapukaj 4 razy. Pośpiesz się. Tak, pośpiesz się. W porządku? Wchodzimy na wizję. Z tej strony Jillian Jones. Tak. Możemy sobie samochód wezwać? Możemy. Oczywiście standardowo biorę te autko. Co my tu mamy? 4 razy rozumiesz, potwierdź. Świetnie, lepiej zachować ostrożność, tylko pamiętaj, 4 razy. Tak, pamiętam. Wsiadamy i jedziemy. Wakako, bardzo rzadko przyznaję się do błędów, ale tym razem zrobię wyjątek.
nie doceniłam waszej determinacji. Pamiętaj tylko, żeby trzymać moje nazwisko z daleka od tej sprawy. Ja zrobię dla was to samo. Oho. No dobra, jakiś pozyt. No to jedziemy. Let's go. Ile mamy do przyjechania? 700 metrów całe. Już w tym momencie. Lekko w lewo. Ojojoj, śliska jest nawierzchnia, więc może nas troszkę na boki zrzucać oczywiście. Tu, później w lewo, chyba tam było później w prawo. Tu. Okej. Prawo i w dół. What? Gdzieś tu. Dobra, siatka. The hour of the wolf is at hand, and it brings the death of mercy with it. 4 razy do niego zapukać. To jest na górze. Zapukaj 4 razy. W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Hanako jest teraz najbardziej poszukiwaną osobą na świecie. Wiem. A nas właśnie ściga każdy żołnierz Arasaki. To prawda, nie traćmy czasu. Poczekaj. Co jeszcze? Oczywiście wykrycie uszkodzeń. Super. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Dobra, to. Szalony? I to jak? Słyszę nawet głos w głowie. To jeden z waszych konstruktów. Konstruktów? Tak. Ukradłem biochip, który Yorinobu próbował opchnąć netłoczowi. Podczas ucieczki dostałem kulkę i stało się coś dziwnego. Ten biochip uratował mnie. Ale teraz mnie zabija. Muszę to zatrzymać. Hanako-sama, Vi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Hanako-sama? Musi się zastanowić. Słyszałeś? Sprawdź to. Z broni nie mogę wyjąć. Mam złe przeczucia. Kolejny ekstremista. Ja pierdzielę. Ani kroku. Co tu się będzie działo? Ostatnia szansa, żeby stąd wypierdalać! Co z taką murą?
Został tam! Jest już trupem! Nie chcesz do niego dołączyć! Robi się jakaś broń. Uważaj, słyszę ich, są w korytarzu. Cokolwiek tutaj widoczne widziałem. Zadłami! Głowy nisko do cholery! No tak, coś tu może ciekawego też być. Idziemy. Tędy mam tu iść. Jest tu wejście jakieś? Okej, wyjrzałem poza mapę. Chyba tędy. Nawet niezła akcja. Dobrze zrobiona. Nikt po nim nie zostanie! Ognia! Aha, namierzają mnie. Wycisnąć. Wycisnąłem, ale jego chyba, jak cytrynę. Dobra, wyszliśmy. Nawet nie próbuj odpływać, nie teraz. Dalej, spierdalamy z miasta! Dobra, spierdalamy. W końcu raz można do czynnego posłuchać. Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, rozejrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego. Powiem ci, kto tutaj nocuje. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesranę, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak Takemura. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. No. Ani słowa. Mam
wiadomość adresowaną do V. Ktoś ty za jedna. Nie podchodź na drzwi. Śpisz? To pobudka! Wiem, że ktoś tam jest! Co tu mamy? Hej, dostałem twój numer od El Capitan. Wielkie dzięki za pomoc w tym... Słuchaj, bo... Jest jeszcze taka sprawa. Ja i tak nie mam szans na powrót do Night City, a w mieście zostawiłem jeden wózek, którym grzech byłoby się nie zaopiekować. To Quadra Turbo R. Jest twoja. Szalej, baw się. Popisuj. Jest czym? Przesyłam ci koordynaty. Sprawdź mapę do okolice torów kolejowych w Rancho. Auto stoi w garażu koło stacji przeładunkowej Narka. O, czyli dostaliśmy kolejne autko. Śpisz? To pobudka! Wiem, że ktoś tam jest! Skąd? No nie wiem, czy ja mam podchodzić do tych drzwi, czy w końcu nie. Czy ona tak będzie tutaj do samej śmierci pukać. Kto tam? Pytam, kto tam? Nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć. Jestem uzbrojony, niczego nie próbuj. Wreszcie. To na ścianie. To krew? Czekajcie. Te. Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka? Albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Pana Gorasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwka. Dziwka. Szkoda, że nie uwierzyłaś mi wcześniej. Gdybyś to zrobiła, Takemura może nadal by żył. Jeśli już przywołujesz jego imię, to pamiętaj, że zrobił wszystko, żeby doszło do tej rozmowy. Uszanujmy to. Zgoda. Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. No, szczera prawda. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku.
Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. To wszystko, co mamy. Co teraz? Spotkajmy się osobiście. W Embers. To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć Arasaki. Mamy to, czego chcieliśmy. A ty wymiękasz przed jednym proxy? Pieprz się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hanako żyła w bezpiecznym świecie. A dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniany złodziej. Dlatego wysłała proxy. Bo jest sama. I boi się jeszcze bardziej niż my. Klik. Co? Jaki klik? Właśnie zabiła ci smycz. Co? Co on pierdzieli? Mieszkanie numer 303. No dobra, mamy to. A tu chyba mi da jedną rzecz, postać. Gdzie to było? To było tu? Tak, bo do tego dążę. I na pewno tu bym chciał jeden punkt dać, co pozwoli mi rozbudować troszeczkę postać. A jeden, tak. To jest tak, 15. W budowę ciała praktycznie wcale nie idę. I to chyba nie wiem, czy to nie jest błąd. A zapewnia 2 punkty zdrowia. O, właśnie. Dobra, może tak zróbmy. Bo mam tu jeden, tak? A tu co to mi daje? Co by mi tu dawało? Człowiek renesansu. Suprimina. 40% wytrzymałości. To, co daje mi ogółem pancerz, to bym to chciał. 25% odrzutu broni w trybie celowania. Zmiana broni. Co to jest? Staje się możliwe również w trakcie ślizgu i tak dalej. Dobra. Ale to chyba jest gdzie indziej, bo to chyba bodajże jest w... tu? Anabioza. Okej. Tu jest co? A, to też jest po 3 punkty w sumie. Restytucja. Pół punkta odzyskiwania pamięci superdekad. Okej. Premii do haków. Wykrywanie w... za co? 100% cofnięcia postępu wykrycia włamu do sieci po obezwładnieniu przeciwnika. Aha. Spekulacja. Dobra. Sobie to wezmę na spokojnie później. Na razie chyba nie będę tu nic przydzielał. Chociaż tu jeszcze muszę coś zobaczyć. Feniks popełnił 1% tempo regeneracji zdrowia. Okej.
10% tempa regeneracji zdrowia za każdego przeciwnika w pobliżu. A wiecie co? Chyba w to zainwestujemy. Niech będzie. A tamto na razie się wstrzymam. Więc tak, co tu mamy? 90% zdobycia reputacji w świecie najemników i szacunek na ulicy. Cyrograf 50%. No i to. Okej. To w sumie moglibyśmy się nawet przebrać, podejrzewam. Co tam? Jeszcze kilka słów o porcelanowej dziewce? Kurwa! Przygotuj się. Na co mam się przygotować? Kurwa. Johnny! Jeszcze nie umierasz. Zajmę się tobą. Nie wygląda to dobrze. Ocean wygląda pięknie o tej godzinie. Atak prawie mnie zabił. Prawie. Masz rację. Ocean jest piękny. To Pacyfika? Co to za budynek? Dawny hotel Pistis Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Dlaczego przeprowadziłeś mnie akurat tutaj? Zaraz się dowiesz. Przejąłeś kontrolę nad ciałem. Nie mogłem cię tam po prostu zostawić. O, to musiało być przyjemne. Znów odzyskać kontrolę nad życiem. Nigdy w życiu nie czułem się lepiej. Przyłapałem cię na gorącym uczynku. Chciałeś wziąć tabletkę. Udam, że tego nie słyszałem. Nie kręć, wiem jaki jesteś. Uratowałem ci dupę. Doprowadziłem w bezpieczne miejsce. Naprawdę nie wierzysz w moje dobre intencje? Wierzę ci. Dzięki. Na co mam nie wierzyć? Tylko poproszę więcej szczegółów. Właź do środka przez okno. Dasz radę. Dobra. Chciałeś wiedzieć, po co cię tu przyprowadziłem. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żebyś ją otworzył i wyciągnął zawartość. Skrytka? Jakaś broń? Medalik? Należy do ciebie? Teraz już do ciebie. Niech zgadnę, tu z wojny. Tej, z której dałeś nogę. A jednak czasami mnie słuchasz. Zgadza się. Kiedy zwiałem z armii, zamknąłem się w tym pokoju i przez miesiąc patrzyłem z łóżka, jak obraca się wentylator. Bardzo chciałbym teraz położyć się i patrzeć w wentylator aż do końca świata. Dlatego cię tu przyprowadziłem. Chcę, żebyś przeskoczył ten etap, bo inaczej umrzesz w łóżku. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. Przyjąłbyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Co za idiotyczne pytanie. Tak czy nie? Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji.
Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuję. Uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. No, ciekawa propozycja. Chyba zrobiłbym dla ciebie to samo. Dziękuję. Poważnie myślisz o współpracy z Hanako? Mamy z Hanako wspólne cele. Ale mnie wyśmiał. Słuchaj, zrobisz jak uważasz. Ty tu dowodzisz, ale mam jedną prośbę. No? Adam Smasher, facet, który mnie załatwił. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Smasher? Serio? Teraz nagle ci się przypomniał? Kiedy ostatnio go widzieliśmy? Nie było okazji się przywitać. Dlatego teraz musimy go znaleźć i załatwić tę sprawę raz na zawsze. Uhuhu. Zemsta? To twoje ostatnie życzenie? Nie. Chodzi o coś więcej. Chcę, żeby poszła z tobą Rogue. Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Nieprawda. Czyli mam powiedzieć Rogue wszystko? Chyba lepiej, żebym ja to zrobił. Osobiście. Weźmiesz pigułki od Misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan. Porozmawiam z Rogue o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Hellman przewidział to, że będziesz chciał przejąć nade mną kontrolę. Anders Hellman. A co on takiego konkretnie zrobił, żeby ci pomóc? Cóż, przynajmniej mi nie zaszkodził. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Powiem Rogue prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Wyrzucili mnie z piekła i pomyślałem, że wpadnę do ciebie. Wystarczy, że wspomnę Rogue o Smasherze. Podam jej go na tacy i przypomnij sobie dawne czasy. Jeszcze to przemyślę. Dzięki. To dla mnie ważne i wystarczy, że pojedziesz do Afterlife i oddasz mi na chwilę stery. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinienem już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. Wyjdź przez okno. No dobra. Tylko, że ja się co, muszę cofnąć jakoś? Aha, tak sobie po prostu. Hotel Pistis Sofia, mówiłeś. Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj. No dobra. Okej. Okay. Czyli mamy tak. Co to jest, godzina 7? Nie, no chyba będzie na dzisiaj tyle. Troszeczkę krótszy odcinek. Przyciszmy te radio. Będzie znów mnie zagłuszało. Zejdę chyba sobie tylko na dół. I zakończę odcinek. Zobaczymy, co będzie nas czekało w kolejnym. Się już zagubiłem. Okej, tak to jest wykonane. Na parter, poproszę. Rzuć coś weteranowi. Dobra, pójdziemy sobie tam. A tutaj jest, co się dzieje? Ja cię uroju nagiem! Co to za jedni? Oprych, kosiarz. W sumie kosiarzy nie lubię. Ujadę cię! Czerwo jesteś! Nie ma kosiarzy.
Daj kurwa żyć! Ja ciebie nic nie mam. A, i policja mnie szuka. No dobra, spoko. Aha, dobra. Akcja załatwiona, kosiarzy wytępiłem. Tyle, dobra. Takim ładnym widokiem się z wami pożegnam. Dzięki serdeczne, jak się podobało oczywiście, to zachęcam do pozostawienia po sobie łapki, subskrypcji. No i komentarz też nie zawadzi, jak będzie. Oczywiście wszystko czytam i odpisuję w razie potrzeby. Więc jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Bajo! About to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching out.